Hej, witajcie. Dzisiaj zagramy sobie w grę bardzo wyprzedzającą tamtejsze czasy, a mianowicie Anno Domini 2083. Także gra mocno wybiegająca w przyszłość, natomiast grafika no faktycznie swoje lata widać, że już ma za sobą. Gra powstała w 1983 przez firmę, napisana przez firmę Millicom. Także no, graficzka jest przednia, fonty rodem wzięte, że tak powiem, z ZX Spectrum, takie pamiętam też tam w niektórych grach były, natomiast jest to gra ta oczywiście z typowych automatów. No dobrze, zagrajmy sobie, szkoda gadać, mniej więcej widzimy już, o co chodzi. Zagrajmy sobie, na początek wrzućmy sobie trzy żetony. Raz, dwa, trzy kredyty, no i startujemy grę. Startujemy, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. O! No i strzelamy. Trzeba strzelać, zestrzeliwać wszystko, co się rusza. Trzeba uważać przede wszystkim na te statki, słuchajcie, startujące, bo one mogą nam zrobić kuku. O, widzicie? To już się parę razy... O, właśnie. O! Trzeba spierdzielać, jak one startują, bo może się to dla nas źle skończyć. Właśnie się źle skończyło. Cofnęliśmy się jakiś tam kawałek do tyłu. Zaraz zobaczymy, czy to się da lecieć od tego samego miejsca, co żeśmy... I tutaj patrzcie, co ciekawe jest. Mogę wlatywać sobie na te elementy, które są na screenie i się nic nie dzieje. Nie rozbijam się. O, tu się akurat na rakiecie rozbiłem, a nie na elemencie screenu. Także tutaj nie ma czegoś takiego, że możemy się rozwalić o coś tam. Tylko po prostu trzeba... Ojejku, teraz się nie udało. Trzeba zasuwać do przodu. No. Lecimy dalej, słuchajcie. O. Misja OK, czyli co, zaliczona? Na kolejną misję można się wybierać? No dobra, lecimy na kolejną misję, skoro tak. O. A. O! Niewiele brakowało, słuchajcie. Dobra. O! Jak ją, patrzcie, wykolegowałem tą rakietę. No niestety, teraz to sam siebie wykolegowałem, bo mnie jakaś asteroida rozwaliła. Ale cóż, nie ma się czym przejmować. Lecimy dalej, lecimy, nie śpimy, jak to niektórzy mówią. O, jaka muzyczka. Czarująca. No i po mnie. Jestem jak gdyby na tym trzecim, nie wiem, levelu. Czy jak to tam zwał? O, rozwaliłem, dobra. Lecimy do... A! Tu trzeba się jednak... O, widzicie? Trzeba z wody taktyczne robić, bo one jakoś lecą tam, gdzie ja. O, tu jej się nie udało, bardzo dobrze. O, dobra. A! Co to się dzieje? Nie mam sterowania, patrzcie. O, teraz mam z powrotem. Przez chwilę nie miałem, słuchajcie, sterowania. Nie wiem, czy w coś wleciałem, w jakieś magiczne pole, czy o co chodzi, ale przez chwilę nie miałem w ogóle sterowania nad statkiem. O, teraz statek znowuż rozwalił mi się, bo zacząłem się... No dobra, kontynuujmy, bo szkoda czasu. Zobaczymy, czy da się kontynuować faktycznie, czy będzie... Nie, no zaczynam z powrotem od pierwszej misji, słuchajcie, to jest niesprawiedliwe. Nie rozumiem, dlaczego w tych grach jest właśnie tak robione, że muszę zaczynać od początku, mimo iż wrzuciłem kredyt. No to domyślnie, no każdy by powiedział, że kurczę, jeżeli wrzuciłem kredyt i chcę kontynuować, to powinienem kontynuować od miejsca przerwania tej gry. A tutaj patrzcie, co się okazuje, że kontynuacja jest, ale od początku. No niestety nie udało się. Lecimy dalej w takim razie, nie ma się czym przejmować. Dobra. No niestety. Rozwaliło mnie. Muszę się bardziej wczuć w tą grę. Słuchajcie, muszę się bardziej wczuć.
poczekajcie, jakbym nie leciał cały czas do przodu, tylko był w tym samym miejscu, to czy gra by w tym momencie nam zaliczyła tą planszę, czy jakkolwiek to zwał? O, no trudno, rozwaliłem się, to się rozwaliłem. Ale nie idę teraz, nie będę teraz szedł do przodu, tylko będę starał się naokoło niszczyć po prostu te rakiety. A, słuchajcie, tak! Po prostu trzeba chyba odpowiedni czas przeżyć na danym tym levelu i wtedy jest dopiero zaliczona misja. A wcale tu nie trzeba lecieć cały czas do przodu. No dobra, to jak tak, to w takim razie zmienia to trochę postać rzeczy. Będę inaczej teraz grał w takim układzie, inaczej będziemy grali, inaczej będziemy się tutaj tym... No... No dobra, dobra, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy. No nawet mi nieźle idzie, słuchajcie, patrzcie. O, powiedziałem to w nieodpowiednim momencie chyba. No nic, lecimy dalej. Nie ma co się ocyndalać. O! O, niestety. Znowu skucha. No kontynuacja, dobra, niech będzie kontynuacja. Skoro żeśmy te żetony wrzucili, to przecież nie zmarnuję ich. No, kiedyś to było, kurde. Trzeba było gotówkę żywą wrzucać, a teraz mamy przycisk. I przycisk za nas wrzuca monety. A my gramy. My ostro gramy, słuchajcie. O! O! Dobra! Nie będziemy się tutaj cyrtolić. O, rozwaliłem się. Dobrze, dobrze. Lecimy, nie śpimy. O! Hipnotyzująca muzyczka. No ale kiedyś takie były, słuchajcie, muzyczki. No to jest gra dosyć wiekowa, można powiedzieć, nawet jak na automaty. Więc no tutaj nie wymagajmy cudów. Natomiast no były gry przecież automatowe, które pokazywałem w innych tam odcinkach, które faktycznie były fajne. Już rakieta mnie zestrzeliła. Które faktycznie były fajne i no powiem zarówno grafiki, jak i muzyki jakiś tam poziom prezentowały, natomiast tutaj no jest taka gra dosyć faktycznie leciwa. O, znowu się rozwaliłem. No i niestety efekty dźwiękowe są jakie są, nic na to nie poradzimy. Także... O, zaliczona misja. No i super. Super. Ekstra. Lecimy. Dobra. Ładnie. A! Dobra. Wykolegowałem ładnie rakietę. Bo chciała już mnie zestrzelić. Zestrzelić mnie chciała. Ale jej się nie udało, patrzcie. O. Niestety. O, jeszcze jedno życie mam chyba. Na to wygląda, dobra. Dobra. Trochę mi się nie podoba, że te dodatkowe insert coin. O, no dobra. No jeszcze trzy wrzucimy, załóżmy, zobaczymy. Nie podoba mi się, słuchajcie, to, że te obiekty złowrogi pojawiają się w tak dziwny sposób, że ciężko je przewidzieć, w którym miejscu one się pojawią. One niby pojawiają się jakieś takie jak niby małe, ale to jest no ciężkie do uchwycenia. Poza tym one już mi zagrażają w tym momencie. A rakieta niestety startuje dosyć szybko. Szybciej na pewno w stosunku do mojej prędkości. I uniknięcie jej może być faktycznie no trudne. O,
tak jak właśnie w tej chwili się stało. Mimo iż no, ja ją dojrzałem, to jednak nie udało mi się wykonać zwrotu, bo ona po prostu była o wiele szybsza ode mnie. Twórcy gier tego typu, wiem, że mieli na uwadze to, żeby ludzie jak najwięcej kasiory wydali na tychże automatach, ale no niektóre kwestie to tak uważam nie do końca są uczciwe. Zresztą, no cóż mówić, dzisiaj jest podobna sytuacja, jeśli chodzi o te wszystkie wynalazki cyfrowe, tamte łapy, które łapią jakieś tam maskotki, no niby łatwo jest wycelować tą maskotkę, tylko że łapa nie ma tyle siły, żeby tą maskotkę podnieść i ona się w jakiś tam sposób otwiera i maskotka wypada, także to też jest kolejna nieuczciwość ze strony tych, którzy te automaty programują. Oczywiście tam jest możliwość ustawienia, co które wzięcie ma być ta łapa mocniej zaciśnięta, a ile ma być przegranych, natomiast no użytkownik powinien być o takich no, manewrach informowany, nie? Przynajmniej powinny być uczciwe jakieś tam zasady, które przestrzega zarówno jedna, jak i druga strona, a tutaj widzimy nie do końca tak jest. No w przypadku gier takich zręcznościowych to trochę inna sytuacja jest, bo tutaj wiemy, na co się decydujemy, przynajmniej na demku widać to. Natomiast w przypadku tych takich automatów, nie wiem jak one tam się dokładnie nazywają, no wiecie, wchodzimy z tą łapą, no to tak już jest trochę przegięcie pałki, jak ja bym to nazwał. Tak samo jeśli chodzi o te automaty, które tam jest taki drążek i tam strąca się odpowiednie te jakieś tam suweniry. No to też mimo iż tam się puści ten przycisk, tam się go naciśnie, to ten drążek trochę dalej potrafi pojechać po to właśnie, żeby nie trafić w odpowiedni otwór i żeby nagrody nie było. No to są, mówię, takie nieuczciwe zagrywki ze strony właścicieli tychże automatów, bo można oczywiście taki automat zaprogramować, żeby wygrana była, no faktycznie kiedy ona jest, nie? Natomiast, no wiadomo, na czym to polega. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. No, dobra. O, rozwaliłem się. Rozwaliłem się niestety. No ale cóż. Tak to jest. O. Dobra, oj. Uuu, nie! Zaskoczyła mnie rakieta niestety, słuchajcie. Zaskoczyła mnie totalnie. Nie udało się tym razem, ale za chwilę może będzie lepiej. Może będzie lepiej. O, niestety nie jest lepiej. Wcale nie jest lepiej. Ale zobaczymy zaraz teraz. Teraz musi być, teraz musi szczęście. Musi mi dopisać. O, widzicie? Dotknął i poładował. O, patrz jaka plansza. Tego jeszcze nie było. O, ale za to już jest. Rozwaliło mnie, słuchajcie. Ale patrzcie, jak daleko doszedłem. No, za taki etap to mi się należą, kurczę, odpowiednie ilość łapek w górę, pamiętajcie. I sypukcje. O sypukcjach nie zapominajcie, hej. No. O sypukcjach nie zapominajcie. A, słuchajcie, wiem już, czym się kontynuuje, żeby kontynuacja była z tą monetą. Ja wcześniej naciskałem przycisk start, a tu trzeba po prostu fire'em to. Jak nacisnę fire, to napisało. Jak nacisnę fire, to w tym momencie mam kontynuację. A jak nacisnę start, to mam od początku start. A? O, nadziałem się teraz na ten. Dobra, już wiem, jak to grać, słuchajcie. Ale lepiej późno niż wcale. No, lepiej późno niż wcale. O! No nie. Rozwaliłem się. No niestety. Tak to bywa. Oj. Dobra. Ładnie. A! Dobra. O nie. Wleciałem w ten
prosto w pocisk. Prosto w pocisk leciałem, słuchajcie. No nie, nie może być. Dobra. Dobra, 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 dobra. A tak sobie jechać. Słuchajcie, spokojniutko. Na prawo, na lewo. O nie, też nie dał. Myślałem, żeby tak spokojniutko sobie, wiecie, zasuwać. A, nie mam już coinów. Dobra, jeszcze 3 wrzucimy. I spróbujemy kontynuować. Zobaczymy, dokąd mi się uda dojść. Teraz już wiem, jak kontynuować, słuchajcie, więc... O, widzicie? Niedobrze, niedobrze. Trochę to miganie tymi kolorkami mnie irytuje. No kiedyś to była, że tak powiem, atrakcja, jak były 2 kolory raptem. Pamiętacie pewnie grę Tetris? Oj nie. Pamiętacie pewnie grę Tetris, jak się grało paletkami w postaci 2 prostokątów i piłką, która była kwadratowa na biało-czarnym ekranie. No to była jedna z takich no, ciekawszych gier telewizyjnych, produkowana nawet przez polskie jakieś zakłady elektroniczne. O! Załatwiły mnie. Latające. Nie wiem co. U nas, pamiętam, ja wtedy chodziłem, słuchajcie, do podstawówki, kiedy były te gry czarno-białe i miała w klasie jedna osoba taką grę. I no to było coś niesamowitego, to był dosłownie szał, żeby taką grę móc pograć. I właśnie tam taka jedna koleżanka to miała i tylko najlepsi znajomi, przyjaciele, można powiedzieć, mieli możliwość zagrania u niej w tą grę. No. To była taka, no, jedna z bogatszych osób w klasie, pamiętam. Na imię miała Mariola. Tak wam powiem w tajemnicy. O, już się rozwaliłem. Ja raz tylko u niej byłem. Na tym tenisie. Były 2 joysticki, znaczy joysticki, no. Pokrętła, którymi się sterowało. Paletka sterowana była właśnie przez te pokrętła. No i tam do 15 punktów się grało. Także no stare dzieje, ale... No ale co zrobić? Były to jednak czasy takie, a nie inne. A w dzień dzisiejszy no można sobie, że tak, pograć już w gry, które praktycznie niewiele różnią się... O, rozwaliłem się. Niewiele różnią się od filmu praktycznie. Chwilę popatrzeć to... Można mieć chwilami wątpliwość, czy to jest film, czy to jest gra. Tak wszystko realistycznie wygląda jeszcze w 4K. Także no, ale no niestety. Po takich grach to ja mogę sobie co najwyżej pomarzyć. Nie ten sprzęt, nie te możliwości. Może kiedyś. Na razie póki co ćwiczymy retro gry, które bądź co bądź mają swój urok, mają swoją jakąś specyfikę. I pewnie dla większości oglądających, no bo jeżeli kogoś to nie interesuje, to nie ogląda, wiadomo. Pewnie dla większości... Dla większości oglądających. No jest to jakaś tam frajda wrócić ze wspomnieniami te ileś lat wcześniej, wstecz. No. Ja powiem wam szczerze, bardzo często jakoś tak przypominały mi się tamte czasy właśnie w takich sytuacjach. No niestety. Zostało mi coś, ostatni chyba kredyt jeszcze. Zobaczymy, dokąd dojdę na ostatnim kredycie, na ostatnim życiu. Czy przejdę to, czy nie przejdę? Już więcej nie będę ładował żetonów, tylko zobaczymy, ile mi się uda przejść na tym, co jest. Ojojoj. O nie. Za bardzo zbliżyłem się do tego czegoś. Nie wiem, co to było. Jakkolwiek to nazwać. No nie! Za bardzo mnie zaatakowali. To był taki zmasowany atak w moją stronę. Słuchajcie. Mogę lepiej się na górze trzymać, to wtedy mam najwięcej szans na jakieś tam przeżycie. Dobra, lecimy na górę. Bo w tym momencie widać, gdzie te pociski, czy tam nie pociski, manewrują w moją stronę, czy nie w moją stronę. Próbuję się jakoś tam wyżej troszeczkę trzymać.
O. O! No patrzcie. A tak się starałem. No dobra, jeszcze mi życie zostało chyba. Jedno czy dwa, nie wiem, gdzieś tutaj powinno być też napisane. Ile jeszcze mam żyć, ale nie widzę, bo się skupiam na grze. A ta czcionka, muszę wam powiedzieć, jest przynajmniej dla mnie mało czytelna. O, ładnie załatwiłem ich po prawej stronie. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, dobra, dobra. Proszę mi tu nie... O! O! Patrzcie, jak ładnie, widzicie? No nie, no za taką grę to się należą... O, widzicie, jaki zwód taktyczny? O! Niestety. Niestety załatwili mnie. Dziady. No dobra. Chyba ostatni ten. Ostatnie... Ostatnie coś. Ostatnie coś. Ostatnie coś. No i po ostatnim coś. Jeszcze jest, czy już koniec? No nie, koniec filma. Zobaczymy, czy będzie wpis, słuchajcie. Powinien być, no na tyle wrzuconych monet, żeby nie było wpisu. To by było trochę chamski z ich strony. No i niestety, 7700 mam i się niestety nie załapałem na wpis. Przykro mi bardzo. Także tak ta gra wygląda. No, wybiega mocno w przyszłość. Swoje lata ma, grafika jest, jaka widać. Efekty dźwiękowe na kolana nie rzucają. No ale co zrobić, takie to były czasy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dzięki, żeście wytrwali 22 minuty. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego życzę i do następnego spotkania. Cześć!